Tak. Dzień dobry. Przekazała pani sędziemu tę pisemkę odnośnie wyłączenia rozprawy? No chyba nie. No niestety, widzicie, tutaj sąd nie działa w pełni. Nawet pani protokolantka nie przekazuje pism, które przekazaliśmy panu sędziemu. Marcin Jackowski sobie tam dzielnie siedzi na sali, walczy. Także mamy nadzieję, że na chwilę się pojawi, ponieważ chcemy go zapytać, czy przeszedł pomyślnie badania psychologiczne, które powinien w związku z ustawą z 2001 roku takie badania mieć. Ponieważ jeżeli nie ma, no to będziemy pana sędziego z zawodu eliminować, gdyż jest sędzią powołanym w sposób wadliwy. Czekamy na pana Jackowskiego. Dzień dobry. Że tutaj jest, redakcja. Jak pani wyszła, to na pewno. Takie rzeczy. Proszę państwa, co tu się dzieje? Dobrze, bardzo dobrze. Redakcja Polska Poland jest na posterunku? Tak, pan sędzia nawet nie wyszedł do toalety. Może nie musiał. A może? A może? Ma inne sposoby na tego typu. A może się uczy tych ustaw, których prosiliśmy. A, tak, to będziemy próbowali pana sędziego Jackowskiego odpytać. Tak? I odpytamy go oczywiście też z tego, czy zaliczył badania psychologiczne, które są... Myślę, że w tym wypadku powinny być psychologiczne i badania psychiatryczne. Może badania... Nawet przede wszystkim psychiatryczne. Badania psychologiczne może odbył, ale nie wiadomo, czy z pozytywnym skutkiem. Przejdzie pani protokolantka, ponieważ już to pytanie zadawałem, czy przekazała. No, poszła milcząca, taki posąg chodzący bez słowa. Ale czy na przykład kamerę można włożyć tam przez drzwi, zajrzeć? Nie, chyba, że taką... Pan Jackowski wtedy wezwie cały warszawski garnizon policji, bo stwierdzi, że być może to jest broń palna. Dzień dobry, jak wyłączone dziś jest postanowienie, proszę pani? Czy jeszcze pan Jackowski nie wyłączył postanowienia? Czy pan Jackowski ucieka w bokserze? Pan Jackowski tam dzwoni. Chwileczkę, pojawi się tutaj zapewne drugi pan policjant, a może pani policjantka, co tutaj z psem przychodzi? Lub trzech policjantów. Wszystkiego można się spodziewać. Ale my się za to jest bardzo kreatywny. Tak, my się na to natomiast nie boimy, ponieważ właśnie jest policja i z tego powodu... Wiemy, że pan Jackowski nas nie napadnie. Nie napadnie nas, tak. A przede wszystkim nie będzie kłamał. Nie będzie kłamał. On lubi kłamać, on jest fałszywy. To jest główny problem pana Jackowskiego, że bardzo oszczędnie gospodaruje prawdą. To jest... Tak, nawet zostało już złożone jedno zawiadomienie przeze mnie za fałsz intelektualny, ponieważ pan Jackowski... Jako ciekawostka. W tej sali, jak ja miewałem sprawy, to jakimś dziwnym zdarzeniem losu, to naprawdę było niesamowite, kamera nagrywająca rozprawy zawsze nie działała. Po prostu to na rozprawach wcześniej, na rozprawach później działała, ale na moich sprawach kamera nie działała. Nagrywanie nie działało, oczywiście później owocowało to tym, że były jakieś dziwne zmiany w scenogramie, rzeczy ważne, które były mówione, nie były zanotowane, natomiast były zanotowane jakieś nieistotne pierdoły. No i napisałem skargę do pana prezesa i pan prezes łaskawie napisał, że były awarie, natomiast od tego momentu zawsze na moich sprawach kamera będzie działała. Magia, no po prostu tu się psuło, nie działało, natomiast pan prezes psyknął palcami. I nagle jak za dotknięciem magicznej lustrzki zaczęło wszystko działać. I to jest zastanawiające, jakiej to magicznej siły pan prezes użył, żeby pan Jackowski włączał sprzęt, który działał. Nie działa. Natomiast, który nie tak, działał. Natomiast zadałem pytanie, no dobrze, no skoro ileś raz nie działał, czyli był zepsuty, no to ktoś musiał tu przyjechać i to naprawić. Więc zaproszę o informację, kto i kiedy to naprawiał. No to pan prezes napisał, że takich danych nie gromadzą. Wiadomo, że ściema, że Jackowski specjalnie nie włączał, żeby potem majstrować, kombinować, edytować, zmieniać scenogramy z rozprawy. A teraz takie pytanie. O, ja mam taką brodę, to ze strapienia siwe włosy, posłuchajcie, martwię się o pana sędziego Jackowskiego, że on tak naprawdę już poza różnymi podejrzeniami typu korupcja czy coś, ale że to może być człowiek zaburzony. I ten człowiek zaburzony, posłuchajcie, on cały czas wydaje postanowienia. I dlatego ja po prostu siwieję, martwię się, bo człowiek, który jest zaburzonym człowiekiem, ma jakąś dziwną osobowość, powinien po prostu być leczony. Znaczy, leczony, a tu nie można nawet poprosić. Nie on możemy może wszedł już w kości, tak, że jest
Raz jest uczciwy. Na przykład, raz nie, raz jest sędzią, a raz jest na przykład komendantem policji, bo on tutaj dyryguje policjantom. Jak jest na przykład sprawa, którą on prowadzi, to zawsze policjant musi siedzieć przed salą. Tak. Albo na przykład jak my przychodzimy, nawet złożyć jakiś dokument, idziemy, znaczy, gdzieś tam, to nagle pojawia się policja, bo to pan Jackowski. On zaczyna się czuć jak Kaczyński. Może będzie teraz prześcigał się z ilością ochrony. Taka mania, że im więcej wokół niego policji i tak dalej, to tym bardziej prestiż. Jest ważny prestiż. Prestiż, tak? Wszyscy patrzą, cały sąd patrzy, co to, kogo tak tu chroni policja, dlaczego policja może tam sądzi na przykład jakiś, nie wiem, przestępców, gangsterów, że policja aż musi ochraniać jego salę. A to nie jest tego, to pan Jackowski tam szponci swoje różne dziwne postanowienia, a pan policjant po prostu niestety musi tutaj siedzieć. Znaczy, no niestety musi siedzieć, natomiast my się bardzo cieszymy, że siedzi. Czasami więcej policjantów z nami, bo wiemy, że wtedy pan Jackowski, kiedy na przykład będzie miał takie chwile słabości, kiedy to zaburzenie jego przejdzie w agresję, na przykład, że nam krzywdy nie zrobi. No właśnie, tak? To słuchajcie, z różnymi deficytami natury psychiatrycznej jest różnie, nie wiemy, my przypuszczamy, tak, znaczy inaczej, nawet można powiedzieć, że okej, może nie jesteśmy specjalistami, ale obserwując działania pana Adama Jackowskiego, skłaniamy się ku temu, że warto by było tutaj rozpatrzeć zdrowie psychiczne. Ponieważ, no tak jak mówię, no nawet to, że policja jest ciągle wzywana, tutaj siedzi, obserwuje, to już samo zakrawa na jakieś zaburzenia osobowości. Gigantomania, jakąś gigantomania, nie wiem jak to nazwać. Megalomania. No tak, megaloman, to też mi się, malomania, to mi się jeszcze tam nie, z muzyką... Nie melomania, nie. To mi się bardziej... Chociaż wiemy, że pan ale to tak, właśnie o to chodziło, tak. Sprzęt nasuwa, Pan Jackowski, jak już wchodzi w coś, to wchodzi na całego. Tak. W zeznaniach majątkowych napisał na przykład, że posiada w swoim aucie sprzęt audio bardzo dużej wartości, także tutaj nie ma żartów. Słuchajcie, z panem Jackowskim... To nie przelewa. Może was ogłuszyć, nie narażajcie jak się, jedzie, bo jak na ulicy, jak przywali... Jak zapuści hity, to cała wieś słyszy. No tutaj pan Jackowski lubi się spóźnić. To już mieliśmy okazję ostatnio, 25 minut. Tak. I to jeszcze pan Jackowski się spóźnił, stał tutaj na parterze, nie szedł do sali, tylko tutaj jeszcze w jakieś rozmówki się wdawał. Także widać, że czas... Traktuje lekko. Może przychyla się do tego przysłowia czas leczy rany. No a może czas to pieniądz? No to w tym sądzie, proszę państwa, to naprawdę różne rzeczy się dzieją. A pani może wejść. To pani chodziło, sąd mówił, żeby właśnie tak złożyć papiery podawcze, nie tutaj. Pan Jackowski nie lubi być widziany okiem kamery. Niestety. Pani zależy, pani jest adwokatem zapewne. Chce swoją pracę należycie wykonać. Natomiast pan Jackowski, widać, że coś tutaj już się dzieje. No, czyżby opóźnienia? Czyżby opóźnienia? 3 minuty. Mamy 3 minuty, proszę państwa, za 3 minuty rozpocznie się rozprawa. Zobaczymy, jaki będzie poślizg. To skargę na pana Jackowskiego, jakąś pani napisze, że się umawiał i nie chce przyjąć. Skarga będzie. Jeszcze minuta. I odliczanie. Ile mi tu spóźnienia? Skarga do pana prezesa, do Izby Dyscyplinarnej. Słuchajcie, nie może być tak. Na przykład, jak my byśmy się tak spóźniali na sprawy? No. Że pan Jackowski by tak czekał na nas? Nie. Od razu by wziął, zamknął postanowienie, zrobił i cześć. Proszę bardzo. Pani adwokat przyjechała na czas, przywiozła wszystkie dokumenty i czeka. Umówiona z panem Jackowskim. Umówiona z panem Jackowskim. A pan Jackowski? A pan Jackowski 12.30. Wybiła. Wybiła 12.30. Odliczamy czas. Patrzymy, jakie będzie spóźnienie, odnotujemy i wyślemy do pana prezesa. Niestety, no niestety, ale... I powiemy dokładnie, że pani mecenas się umówiła z panem Jackowskim. I była.
Przed czasem. Umówione. Za 10. Proszę poczekać, ja wejdę jeszcze porozmawiam z panią, dobrze? To są bardzo ważne informacje. Pani adwokat nie może wejść. Tak, na salę. Pan policjant musi pójść przekonać pana sędziego, żeby pani adwokat mogła wejść na salę. A jest wokanda. Pani jest na wokandzie, prawda? Tak. Pani, no pani sprawa jest tu, pani mówi, że jest na wokandzie i pani nie może mecenas nie może wejść na salę, gdzie jest wokanda. No. A my, działając w związku z konstytucją, prawem prasowym... Nie można. Mamy... Ale zobaczcie, proszę państwa, co się dzieje. Pan Jackowski obstawia się policją, sprawa się nie rozpoczyna, pani adwokat nie może wejść. I a już jest czas. Tak, a my jako publiczność również nie możemy wejść. Tak, po prostu... A przez to, że my nie możemy wejść, to pan Jackowski nie może wyłączyć jawności i łamie prawo w tym momencie. Nie, no pan Jackowski się zamknął, siedzi w środku i koniec. I co mu zrobicie? O, dobrze, pani adwokat jest odważna. Czekamy na sygnał z centrali. O, można. Słuchajcie. Która jest godzina? 31. O. 30. No to minutka. No, nie, minuta. To darujemy teraz. Nie, minuta to akademicka minuta. A, przepraszam, a czy my jako publiczność? No pani była tutaj, że tak powiem, na godzinę konkretną, tylko sąd nie zdecydował się w tej chwili przyjąć. Zobaczymy. Ale teraz jest to sprawa, prawda? Znaczy, powinna być online. A, pani normalną drogą powinna pójść na biuro podawcze i te dokumenty, co ma jakieś... Rozumiem, a chciała dać bezpośrednio sędziemu. Zależało jej, żeby widziała z ręki do ręki. No. A jasne. Podobno to kobieta zmienną jest, a to tak sędzia się zmienia. Jeszcze raz? Podobno kobieta zmienną jest, a tu pan sędzia tak wpuszczę, no, nie wpuszczę, wpuszczę, może, nie wpuszczę. Można powiedzieć, że dodatkowo rozważył przyjęcie, mimo że nie ma obowiązku. A nie, no to łaskawo. Nie. Łaskawie. Akt łaski. Ale nie. Akt łaski. Ale dlaczego my nie możemy wejść jako publiczność? Nawet na rozprawy online tak. Nie możemy wchodzić jako publiczność. Tak? Mhm. Ale nie nada, nie można. Pan sędzia Jackowski zabronił. Przerywamy. Nie wolno. Przerywamy. Proszę bardzo. Do widzenia. Pani adwokat pędzi dalej. Pan Jackowski. A, co? Nie jest pani nie jest adwokatem. Pełnomocnikiem. No. My laicy. To tak wszystko postrzegamy jako adwokatów. Przez pryzmat normalności. To znaczy, że dużo dobrze zgadujecie. Tak. My nawet zgadujemy, że jakieś typy pojawiają się u pani tej kurator sądowej Tytus. Kiedy nie mają tam żadnych spraw. A sprawę wzięła pani Jacaszek. Jakoś dziwnie przyjeżdżają do pani Tytus, a później pani Jacaszek. A my od dawna mówimy, że naszym zdaniem pani Jacaszek jest przewodniczącą 5 Wydziału Rozbójniczego w tym sądzie. I tutaj się dziwnie te dwie postacie łączą. Bardzo często, tak przeplatają się tak. W różnych sprawach, gdzieś coś. A przeciwko tej pani trwa postępowanie w prokuraturze, żeby było ciekawe. Której pani? No Tytus. A to pani Tytus, to ja jej obiecałem sprawę cywilną. Oni w parze mają ode mnie sprawę założoną. Jackowski i Tytus. Pani Tytus to jeszcze się ode mnie sprawy doczeka, ja po prostu jestem zajęty, ale wreszcie usiądę i napiszę to. I spotkamy się w sądzie. Mam oczywiście nie ty, bo tutaj pani Tytus ma dobre znajomości, ale w jakimś takim oddalonym, przynajmniej o 100 km. I wtedy zobaczymy. Idziemy, tak. Do widzenia. Poczekaj. No. Wyłączone? Chodź. Poczekaj. Wyłączone? Chodź jeszcze pani do widzenia, powiemy i idziemy. Do widzenia. Do widzenia. I tak właśnie... Jak widzieliście, tak wygląda właśnie sprawy, wyglądają z panem sędzią Marcinem Jackowskim, który nie chce wpuszczać nawet, do widzenia, nawet pełnomocników nie chce wpuszczać do sądu, do sali rozpraw, którzy są z nim umówieni. Do zobaczenia i takie to są cyrki, pan Jackowski, boski, jak widzieliście i jak widzicie na tym filmie z komentarzem, właśnie tak to się dzieje, chowa się.
chowa się w sali swojej, nie wyszedł. No, nie jesteśmy złośliwymi ludźmi. Gdybyśmy byli złośliwi, to podejrzewam, że gdybyśmy stali tak jeszcze tutaj ze 3 godziny, to musiałby jakiegoś pantersa sobie załatwić, no nie? No bo jak pan Jaskowski nie lubi wychodzić, jak my tam stoimy. Pomimo, że jest policja, więc nie można mówić, że się boi, tak? Poza tym my jesteśmy niegroźni ludzie, to dlaczego się nas bać? Tak. Sympatyczni, weseli. Znaczy, ja ci powiem tak, Piotruś, moim zdaniem to pan Jackowski musi mieć coś konkretnego na sumieniu. Tak. I głupio mu jest spojrzeć normalnym ludziom prosto w oczy. Ale to też mnie bardzo cieszy, bo gdyby, załóżmy, okazało się, że będzie zastawiał się kiedyś niepoczytalnością tego na przykład odebrania mi praw rodzicielskich, przekazania matce z prawomocnym wyrokiem ale karnym. To masz na myśli, że pan Jackowski na przykład doświadczył pomroczności jasnej i nie kojarzył, co robi? Znaczy, wiesz co, ja myślę, że tam jednak coś zaszeleściło między pewnymi osobami, znaczy, między panem sędzią, a tam kimś, no nie? No jeżeli szelest wszedł w grę, to... Szelest czasami wchodzi w grę. Ten szelest może być bardzo niepokojący. Może wtedy taką ciemną pomroczność wywołać, tak Piotruś? I wtedy zapomina się o prawie, a idzie się w lewo. I wtedy dzieją się cuda. W tym sądzie Praga Południe, 5 Wydział Rodzinny, zwany, w ogóle ten sąd zwany na mieście wałami terespolskimi. No, wały terespolskie nie przez przypadek. Witam. Pełnię służbę na granicy polsko-białoruskiej, zwłaszcza w tak trudnych czasach, jakie mamy teraz. Skoro ja, jako żołnierz, chronię Polskę, pytanie jest, dlaczego polskie sądy nie chronią mojego prawa do równego bycia w życiu mojej córeczki, do równego wychowania mojej córeczki po rozstaniu rodziców?